Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj wykonamy dla Was piosenkę z masażykiem. Tak, masażyk głaskany będzie polegał na tym, że będziemy głaszcząc, masować poszczególne części ciała naszego dziecka. I do tego masażu potrzebne nam są dłonie któregoś z Waszych rodziców, domowników, brata, siostry, w zależności od tego, z kim będziecie ten masażyk wykonywać, to o tej osobie można śpiewać. Można zastąpić właśnie słowo osobą, która Wam będzie towarzyszyła podczas tego masażu. Dzisiaj w naszym nagraniu towarzyszy mi pomocnik, moja córka Zuzia. Ponieważ bez niej nie udałoby mi się pokazać Wam, jak wykonywać właśnie poszczególne elementy tego masażu. To zaczynamy. Najpierw w pierwszej zwrotce będziemy masować głowę, ramiona, plecy, rękę i nogę. I na zmianę potem drugą stronę ciała. Zaczynamy. Dłonie rodzica masują mi głowę, ramiona i plecy, i rękę, i nogę. Ich ciepło ogrzewa, me ciało koi ból. Dłonie rodzica są dla mnie jak dla ziemi sól. Dłonie rodzica masują mi głowę, ramiona i plecy, i rękę, i nogę. Ich ciepło ogrzewa, me ciało koi ból. Dłonie rodzica są dla mnie jak dla ziemi sól. W zwrotce będziemy masować palce dłoni i skupimy się na twardych częściach naszego ciała. Dłonie rodzica masują mi palce, kolana i łokcie, twarde jak zakalce, pomagają rękę prostować i giąć, i z różnych poziomów przedmioty do zabawy wziąć. Dłonie rodzica masują mi palce, kolana i łokcie, twarde jak zakalce, dają rękę prostować i giąć, i z różnych poziomów przedmioty do zabawy wziąć. Tutaj troszeczkę wyciągamy rękę. W trzeciej zwrotce skupimy się na stopach. Dłonie rodzica masują mi stopy, są tak delikatne, uwielbiam ich dotyk. Pobudzają nerwy, wprawiają palce w ruch, czasami łaskoczą, że aż ze śmiechu boli brzuch. Rodzica masują mi stopy, są tak delikatne, uwielbiam ich dotyk. Pobudzają nerwy, wprawiają palce w ruch, czasami łaskoczą, że aż ze śmiechu boli brzuch.
bawili się tak